Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest środa, 19 stycznia 2022 roku. Analizę tradycyjnie przeprowadzamy na interwale dziennym. Ja używam do tego świec japońskich oraz teorii fal Eliota. Jak widzimy, na wykresie zaznaczony mamy cykl korekcyjny ABC. Jest to cykl spadkowy, który trwa od czasu zrobienia szczytu na poziomie 275 tysięcy złotych. To jest szczyt z dnia 10 listopada. W chwili obecnej zbliżamy się ku potencjalnemu zakończeniu fali C. Poziom docelowy jest zaznaczony niebieską strzałką, 160 tysięcy złotych. Jest to poziom wsparcia technicznego, bądź też z wewnętrznych tutaj analiz jeszcze wynika nam poziom 158 628. Jest to poziom 61% zniesienia Fibonacciego całej tej fali wzrostowej. Jest to ostatnia deska ratunku techniczna, oczywiście deska ratunku dla byków, jeżeli tutaj nie będzie zdecydowanej reakcji ze strony popytu, ze strony byków, będą one w dużych tarapatach, ponieważ no, najbliższy, następny ewentualny poziom wsparcia to 155 tysięcy, kolejny to 144 tysiące, ale później w zasadzie mamy już drogę otwartą do poziomu 110 tysięcy złotych. Jest to, powtarzam to po raz kolejny, jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla byków, ponieważ w tym momencie cała wartość Bitcoina, którą wypracował przez lata, spadnie o więcej niż o połowę. Oczywiście wcześniej już byliśmy świadkami tego typu korekt na Bitcoinie, natomiast musimy pamiętać o tym, że korekty te zdarzały się przy cenie, która była znacznie mniejsza po prostu, no i jakoś łatwiej było je oczywiście przetrzymać. Można sobie cofnąć ten wykres kilka lat wstecz i można zobaczyć, że korekty typu 70-80% to nie jest nic specjalnego, ale co innego, kiedy cena spada 80% od 10 dolarów albo od 100 dolarów, a co innego, jak spada od 69 tysięcy dolarów. Także myślę, że odbicie od poziomu 160 tysięcy albo też od poziomu 61% zniesienia Fibonacciego byłoby bardzo pożądane dla tego rynku. Zakończyłoby ono korektę ABC, typową korektę spadkową, korektę prostą, i rynek byłby ewentualnie gotowy do wzrostów, co pokazuje nam cały czas ten zielona strzałka, czyli scenariusz wzrostowy. Drugą sprawą, którą chciałbym również zwrócić uwagę, jest to, że możliwe jest wyrysowanie tak zwanej formacji głowy z ramionami. Tutaj mielibyśmy lewe ramię formacji, tutaj byłaby głowa, która sama w sobie też jest takiej mini głowy z ramionami zbudowana, jak widzicie tutaj. No i brakuje nam jeszcze zbudowania w tym obszarze pomiędzy 160 tysięcy a 189 tysięcy prawego ramienia formacji głowy z ramionami. Co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że jeżeli ta formacja zostanie, pierwszy punkt, wykreślona przez uczestników rynku, drugi punkt, rozegrana przez uczestników rynku, to konkludując, możemy się spodziewać ceny Bitcoina zgodnie z mierzeniami technicznymi poniżej poziomu 160, to jest 115 tysięcy minus 110, 160 tysięcy minus 115 tysięcy, to jest 40, tak? 5 tysięcy złotych, mniej więcej na poziomie 45 tysięcy złotych, czyli bardzo, bardzo tutaj nisko. Oczywiście uwzględniając 13-letni trend na Bitcoinie, 45 tysięcy to będzie bardzo, bardzo nisko. Więc ciekawe, w tym momencie mamy scenariusze na Bitcoina. Póki co, na razie, realizujemy cały czas nasz scenariusz spadkowy ABC, scenariusz korekcyjny, scenariusz głowy z ramionami, dużej głowy z ramionami, która, pamiętajcie o tym, że jest to formacja umieszczona w bardzo dobrym miejscu, jeżeli chodzi o jej realizację, ponieważ jest ona umieszczona na końcu trendu wzrostowego i bardzo dobrze, jest to bardzo duża formacja. Jak widzicie, jej realizacja, tak jak już mówiłem, spadnie nam cena tutaj mniej więcej w te rejony, tutaj, jeżeli zostanie zrealizowana, ale oczywiście, że ostatnie słowo należy do rynku. Zobaczymy, co rynek zrobi z tymi obecnymi
cenami, z obecnymi poziomami wsparcia i oporu, czy zostaną one rozegrane na korzyść strony popytowej, czy też na korzyść strony podażowej. Na pewno jest na co uważać, na pewno warto w ciągu kilku najbliższych dni, tygodni do końca stycznia na 100%, warto zwrócić szczególną uwagę na te właśnie dwa poziomy wsparcia i poziom zniesienia Fibonacciego. Od ich rozegrania przez uczestników rynku naprawdę dużo może zależeć. Na ten czas ode mnie to już wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojej analizy. Jeżeli macie ochotę, dajcie lajka, subskrybujcie nasz kanał na giełdzie Zonda Global. Kolejne interesujące analizy zostaną na nim oczywiście wkrótce opublikowane. No i w piątek tradycyjnie już analiza na weekend oczywiście Bitcoina. Także zapraszam również serdecznie. Tymczasem ode mnie to już wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.